szum wody przelewającej się przez stawidła i łoskot kół młyńskich wypełniał całą wieś. Tak tuże wspominał Franciszek Kominek, wybitny mieszkaniec tej miejscowości. Urodził się w 1892 roku w pierwszym domu od strony poświętnego. Dziś ta część dawnego Turza nazywa się Rojków. Urodził się w rodzinie chłopskiej, dość bogatej jak na te okolice, ale to nie oznacza, że jadł mięso raz w tygodniu. Jadł je o wiele rzadziej. Rodzice Franciszka zdawali sobie sprawę z tego, jak ważne jest wykształcenie. Dlatego już od 7 roku życia uczyli go alfabetu, a później posłali go do najbliższej szkoły. Najbliższej szkoły, która znajdowała się w Ręczajach. Po ukończeniu tej placówki wysłano Franciszka na głębokie wody, do Warszawy. Pierwszy raz w Warszawie pojawił się w 1903 roku i oblał egzamin do szkoły. Rok później zdał i przyjęto go do rosyjskiego gimnazjum. To były bardzo trudne czasy. To były czasy języka rosyjskiego jako języka wykładowego na w Królestwie Polskim. Byliśmy przecież jeszcze pod zaborem. Trwał okres rusyfikacji. Znamy to wszystko z powieści Żeromskiego, Syzyfowe prace. A czas był to niezwykły. Rosjanie sromotnie przegrali wojnę z Japonią. Rozpoczął się kryzys w Wielkim Imperium Carów. Rewolucja. Franciszek Kominek pochodził z rodziny nader patriotycznej. A w dodatku, w Turzu, sołtysem był Paweł Wasilewski. Postać niezwykła, o której nie trzeba powiedzieć kilka słów na marginesie. Chłop, który został wybrany do pierwszej dumy państwowej w Cesarstwie Rosyjskim. To był ewenement. Wówczas Polacy mieli niewiele tych miejsc w tym pierwszym rosyjskim parlamencie. I jedno z tych miejsc zajął chłop, właśnie z Turza, Paweł Wasilewski. Paweł Wasilewski, polityk ludowy, był mentorem młodego Kominka. Wspólnie czytali Siewbę, pierwsze pismo pisane przez chłopów i dla chłopów w Królestwie Polskim, a wydawane w Tłuszczu. Tak więc Franciszek Kominek był świadkiem tych wiekopomnych wydarzeń już jako młody chłopak, nastolatek. A tuż przed I wojną światową, w roku 1913-14, zaangażował się w polskie drużyny strzeleckie. Organizował je tutaj na terenie dawnego powiatu radzymińskiego. Gdy wybuchła I wojna światowa, wtedy kiedy większość Polaków, polskiej elity, ale też opinia międzynarodowa nie wyobrażała sobie niepodległości Polski. Młodzi chłopcy, młodzi patrioci wymarzyli sobie odrodzenie ojczyzny. Wśród nich był właśnie Kominek. Wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, konspiracyjnej organizacji, której przewodził Józef Piłsudski, która miała za zadanie w odpowiednim momencie wystąpić i odzyskać właśnie niepodległość. Początkowo walczyli przeciwko Rosjanom razem z Niemcami, ale w okresie okupacji niemieckiej, gdy w 1915 roku
Niemcy zajęli te tereny, wrócili do konspiracji, by 3 lata później znowu zbrojnie wystąpić przeciwko Niemcom. I Franciszek Kominek uczestniczył w zakładaniu ognisk polskiej organizacji wojskowej w wielu miejscowościach naszej okolicy, w Postoliskach, w Strachówce, w Jadowie, w Międzylesiu. To byli niezwykli ludzie, przede wszystkim młodzi chłopcy, zaangażowani także w ochotnicze straże pożarne, zaangażowani w młodzieżówki Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Polskiej Partii Socjalistycznej. To wszystko były niepodległościowe organizacje. Kominek został jednak przez Niemców zdemaskowany, aresztowany, więziony w Szczypiornie, w Hildenbergu. Wyszedł tylko i wyłącznie dzięki wielkiej łapówce, którą zapłacili jego rodzice w 1917 roku. I musiał się pojawiać codziennie w komisariacie żandarmerii w Mińsku Mazowieckim, a potem często go żandarmi odwiedzali. Wtedy też ta działalność w polskiej organizacji wojskowej została przez niego zawieszona. Ale te placówki, które on powoływał do życia, w 1918 roku wystąpiły przeciwko żandarmom niemieckich. To działo się w pamiętnych dniach listopada. Wtedy, kiedy Piłsudski wrócił do Warszawy, do Polski. Wtedy, kiedy przejmował władzę. Młodzież z polskiej organizacji wojskowej przejmowała władzę także i na naszym terenie. W II Rzeczpospolitej Kominek zaangażował się w życie samorządowe. Był członkiem wydziału wykonawczego takiego ówczesnego zarządu powiatu w Radzyminie. Był wicewójtem Międzylesia. Był inspektorem oświaty w Międzylesiu, bo wówczas tak nazywała się ta gmina. Nie było gminy Poświętne, była gmina Międzyleś i Ręczaje. Zakładał wiele szkół w okolicy. Wreszcie był przewodniczącym Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie. Sytuacja polityczna w Polsce była niełatwa. Jeżeli myślimy, że dziś trawi nas konflikt, no to spójrzmy na to, co wtedy działo się w Rzeczpospolitej. Ten konflikt był o wiele szerszy. Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie pozostawało w opozycji do Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. Wyzwolenie było popularniejsze na Mazowszu. To właśnie tam był Kominek. Piast natomiast to te słynne Polskie Stronnictwo Ludowe, którego przewodniczącym był Wincenty Witos. W Wyzwoleniu i w Piaście następowały przez te lata wiele, wiele konfliktów, wiele rozłamów. W 1931 roku te partie połączyły się w jedno. W 1939 roku nastąpiła II wojna światowa i kolejna, tym razem już naprawdę tragiczna, okupacja niemiecka. Franciszek Kominek, zasłużony, znany polityk ludowy, był wówczas delegatem rządu, londyńskiego rządu na powiat radzymiński. Był przewidziany w przyszłości na stanowisko starosty radzymińskiego. Niestety tak się nie stało. W 1944 roku władzę przejęli komuniści, a Kominek, mimo przecież w sumie lewicowych poglądów, lewicowego życiorysu, został aresztowany przez NKWD i zesłany do Związku Sowieckiego. Wrócił po roku, ale już nigdy nie odegrał wielkiej roli nawet w lokalnej polityce.
Jesteśmy w Rojkowie. Tam w głębi znajduje się drewniany domek, dom rodzinny Franciszka Kominka, a tutaj tablica odsłonięta w stulecie odzyskania niepodległości, aby przypomnieć Kominka, czyli bohatera naszej lokalnej niepodległości. Fundatorem tablicy był pan Sylwester Niźnik wraz z mieszkańcami gminy Poświętne. Opracowała tablicę moja skromna osoba. Zwracam szczególną uwagę na to zdjęcie. Franciszek Kominek w środku jest tutaj w towarzystwie legionistów i samego Józefa Piłsudskiego. Byli razem w czasie I wojny światowej w 1918 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej 20 roku, ale ich drogi polityczne rozeszły się w 1927 roku, rok po przewrocie majowym. Tutaj zaś znajduje się kapliczka, odsłonięta w 1921 roku. Za doznane łaski Bogu postawili ją jako ofiarę Bartłomiej i Franciszka Kominkowie, rodzice Franciszka Kominka. I przypomina mi się w związku z tym pewna historia. Jest rok 1904, Kominek jest uczniem rosyjskiego gimnazjum w Warszawie. Epoka rusyfikacji. Jego ojciec przyjeżdża do stolicy, aby kupić młockarnię. Syn oprowadza go i wskazuje skrót przez Park Saski. Niestety na wejściu do Parku Saskiego rosyjski strażnik zatrzymuje ich obu, wskazuje na ojca Franciszka Bartłomieja, który był w chłopskiej sukmanie, i pokazuje na tabliczkę, na której jest napis: nędzarzom i bezdomnym wstęp surowo zabroniony. To właśnie wtedy Franciszek Kominek zrozumiał, że chłopi byli obywatelami drugiej kategorii. Postanowił to zmienić.